Czas na gwóźdź programu naszego rock'n'rollera. I zobaczymy, co on potrafi na tej fasadce. A więc do sedna. Przedstawiam wam jedno z najmłodszych dzieci, Wuko 1040, rock'n'roller, czyli przyjaciela każdej fasady. W tym krótkim odcinku postaram się wam pokazać tego potworka i zobaczymy, do czego ten potworek jest zdolny. Jeżeli zdecydujecie się już na zakup rock'n'rollera, to on przyjeżdża w takiej fajnej walizeczce. Fajna rzecz. Otwórzmy sobie naszego rock'n'rollera, żeby nie przedłużać. Co mamy w środku? Standardowo katalog plus krótki opis urządzenia. Rączki Wuko. Uchwycik. Extra grip, żeby można było zaczepić do naszego rock'n'rollera linkę, ale o tym chwilę później. I nasz rock'n'roller we własnej osobie. Odkładamy walizeczkę. Rock'n'roller składa się generalnie z dwóch elementów i dwóch takich ślizgów, no nie licząc tych wszystkich zakrętasków, rączek i tak dalej, no to generalnie są cztery elementy. Złóżmy sobie naszego rock'n'rollera. Wszystko jest wykonane ze stali szlachetnej. Dokręćmy sobie rączki. Ok, skręciliśmy sobie naszego rock'n'rollera, ale do czego tak naprawdę możemy go wykorzystać? Otóż Wuko rock'n'roller służy do zamykania paneli na rąbek kątowy oraz ze względu na jego uniwersalność, jeżeli chodzi o szerokość rozstawienia, można też go zastosować przy zamykaniu paneli na wsuwkę bądź listwę. Czyli podsumowując, nasz rock'n'roller znajdzie zastosowanie zarówno na dachu, jak i na fasadzie. Taka ciekawostka, w momencie kiedy posiadacie dwa takie same urządzenia, czyli dwa razy Wuko rock'n'roller, możecie je ze sobą połączyć, te dwa elementy z tymi rolkami zaciskowymi i wtedy możecie zaciskać panele na listwę czy wsuwkę z dwóch stron jednocześnie. Urządzonko jest mega sprytne, działa w obu kierunkach, czyli możemy dowolnie sobie je obracać. Czy to do dołu, czy do góry, nie ma to żadnego znaczenia. Szerokość też nie ma znaczenia. Obsługuje listwy naprawdę szerokie. Ja zamykałem 9-centymetrową i jeszcze chyba było troszkę miejsca. Wszystkie wysokości powyżej standardowej wysokości rąbka, czyli 2,5 cm, na spokojnie zamkniemy tym urządzeniem. Wuko rock'n'rollera możemy założyć na rąbku w dowolnym miejscu. Po prostu go zakładamy na rąbek, zaciskamy, skręcamy i jedziemy. Nie robi żadnych zadrapań, żadnych wgniotków. Przelatuje przez rąbek, nie pozostawiając żadnego śladu. Warto by poświęcić jeszcze dwa słowa tej tutaj dźwigni. Dźwigni mimośrodowej. I ona służy do pozycjonowania ostatniej rolki dociskowej. Czyli krótko mówiąc, jak bardzo nasz rąbek ma być dociśnięty. Do zestawu dołączony jest jeszcze taki extra grip, czyli uchwyt do linki z trzema rolkami. W razie jakby się wam połamały, Wuko dorzuca dwa gratis. Montujemy go tutaj na dole urządzonka. Dokręcamy. Do tego uchwytu przymocowujemy sobie naszą linkę. Jest to spore ułatwienie. Wystarczy zaczepić rock'n'rollera na samym szczycie fasady i ściągnąć go linką już z samej ziemi. Czadowo. Wiemy już, jak nasz rock'n'roller wygląda. Wiemy też, do czego służy. Więc przyszedł czas na test na fasadzie. Rąbek kątowy musimy sobie przygotować na samym początku, żeby maszynka sama mogła wjechać.
czyli samą górę na szerokość, na całą szerokość zamykacza rąbka. Na raz sobie zamykamy. Ciach, ciach i ciach. Ale teraz najlepsze. Wjeżdżamy naszym sprzętem. Pamiętamy, żeby ta dźwignia nie była jakoś za mocno dociągnięta, bo z tych waszych heftek to aż sok pójdzie. No i próbujemy. Wkładamy, dociskamy sobie rąbek i cyk, cyk. To teraz jedziemy na raz. I ostatni. Powiem wam, że sprytne to ustrojstwo. Daje radę. Rąbeczki ładnie mamy zamknięte. Miód malinka. Także jeżeli cenicie sobie szybkość pracy, jakość samego efektu końcowego, to nie ma się w zasadzie chyba nad czym zastanawiać. Każdy powinien coś takiego mieć w swoim arsenale. Fajny gadżecik, naprawdę. Całkiem spoko. Na dole w opisie pod filmem wrzucę wam mniej więcej, ile coś takiego u nas detalicznie kosztuje. Cacy. No sami zresztą ocencie. Samą jakość zamknięcia. No petarda jest. Już nie mówię o szybkości, ale teraz tutaj wyobraźcie sobie, że mamy fasadę na, nie wiem, 8 metrów do góry. U góry zaczepiamy, tutaj naszą linkę wczepiamy i ciągniemy linką z samej ziemi sobie. A rąbek się zamyka. I to jak się zamyka? Ogień. Trzymajcie się, do zobaczyska w kolejnej odsłonie Metal Maniaka. Na razie, heja.